nie jesteśmy parą z Błażejem Szychowskim, jesteśmy super znajomymi, jesteśmy przyjaciółmi i myślę, że nasza znajomość to jest ogromne wsparcie i dopingowanie sobie nawzajem w życiu zawodowym i prywatnym. Ale nie, nie jesteśmy. Skąd się wzięły takie plotki? Skąd się biorą plotki? No myślę, że w każdej plotce jest odrobina prawdy. W związku z tym, jeśli już ogólnie ktoś decyduje się na rozmawianie na temat swojego życia prywatnego, to musi się też liczyć z konsekwencjami tego, że będzie to niesione dalej. I często ludzie dokładają sobie do tego jakieś dodatkowe informacje i stworzy się z tego jakieś wielkie wydarzenie. A myślę, że życie jest na tyle proste, że każdy z nas się z kimś spotyka albo spotykał. Wszyscy jesteśmy w związkach albo się z tych związków wypisujemy. I ja tak samo jestem kobietą z krwi i kości, która ma swoje etapy różne ze sobą, jeżeli chodzi o związki partnerskie. Absolutnie nie mówię o tym głośno na co dzień, ponieważ moje życie muzyczne jest zdecydowanie dużo ciekawsze niż moje życie prywatne. Ale rzeczywiście zdarzyła nam się bardzo miła relacja z Błażejem. Uważam go za bardzo fajnego, dobrego człowieka. Jest ogromnym wsparciem. Jesteśmy naprawdę na etapie bardzo dojrzałej przyjaźni. Ja mu życzę tego, żeby w życiu odnalazł i miłość, i spełnienie, bo jest fantastycznym, dobrym człowiekiem. Ja również siebie uważam za dobrą osobę, także jestem przekonana o tym, że i on życzy mi dobrze. Natomiast cała sprawa naszego związku niech zostanie tylko dla nas.